Znajdujemy się właśnie w Krakowie, gdzie za chwileczkę rozpoczniemy kamp dla dzieci niepełnosprawnych. Cieszymy się, że wróciliśmy do Krakowa po paru latach nieobecności. No oczywiście ważne jest dla nas to, że dzisiaj na kampie pojawią się zawodnicy z reprezentacji Polski, zawodnicy pierwszoplanowi, którzy dzisiaj pomogą mi poprowadzić ten kamp. Niestety czekamy jeszcze na dzieci, które do nas dojadą. Jest parę dzieciaków, które utknęło w korkach i mają problem z dojazdem. No ale niestety z kampem za chwileczkę wystartujemy i dzieci, które są z nami, po prostu potrenują więcej i będziemy mogli więcej poświęcić im uwagi. Kamp jest skoncentrowany na tym, żeby przede wszystkim pokazać tym dzieciom, na czym polega koszykówka na wózkach, dać im troszeczkę możliwości wyjścia z domu i tej interakcji z zawodnikami. No i na koniec oczywiście jest mnóstwo nagród do wygrania, dlatego mamy nadzieję, że dzieci będą się dobrze bawiły. Na koniec oczywiście zdjęcia, autografy i rozmowy z młodzieżą. A kto nawet wie, może usiądziemy na naszej strefie aktywnej, gdzie będziemy mieli szansę zagrać na komputerze. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszymy, że w drugim dniu 14. edycji kampu Marcina Gortata możemy być w Krakowie. Pierwszy podczas tej edycji, pierwszy z dwóch kampów dla naszych przyjaciół na wózkach. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, a nie możemy się doczekać tego treningu. Takiego kampu, żeby trenerów było prawie 1:1 w kontekście do zawodników, jeszcze nie było. Ja jestem dzisiaj z wami, będę z wami na wózku. Myślę, że będzie moment, kiedy będę mieli biodra z Trębskiego, ponieważ w tym momencie są tak ściśnięte, że już od pasa w dół nic nie czuję. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, zaczniemy właśnie od rozrzewki. Chłopaki poprowadzą rozrzewkę. Na środeczku, na spokojnie, pogadamy sobie teraz.